Tu Dziki Chili, zwany również jako The Man. Dzisiaj może trochę zdrowiej, trochę lepiej, kto wie, mam wielki brzuch. No i chciałem zjeść sałatkę. Chciałem zjeść sałatkę z fasolą i brokułami. Alicja, działam big day. Woda osolona zaczyna wrzeć, zaczyna tańczyć, wchodzi brokuł. Szybko chcę to przeblanszować, dowalić, żeby on zdobył trochę takiej mocy gotowania. Później go wysadzę i będzie się bawił już z dorosłymi. Lecimy, czosneczek, dwa ząbki soczyste, zdrowe, piękne, muszą być w zabawce. Tutaj mam cudowne łodygi brokułowe, ja ich nie wyrzucam, oskobałem trochę i będę je sobie ładnie kroił w taką drobniejszą kosteczkę. Ala dała mi mądrą radę, Bartek, brokuły powinny się ile gotować? Ala, no to króciutko. No to odlewamy brokuły i zaraz szybko zimna woda, żeby kolor się zachował. Chociaż jakbyście mieli lód, to można dać lód i one wtedy będą boskie. Czy widać? Czy widać? Tutaj mam dwie puszki podliszkowe, fasola biała, ona gotowa. Będę ją wyjmował, przemyć na wodę, będziemy się bawić. Patrzcie tylko na tą boską białą fasolę, jest cudowna. Za mało takich rzeczy jem, chcę to zmienić, chcę mieć mniejszy brzuch. Fasolkę lekko sobie spłuczemy, żeby była piękna i soczysta. Tak jak ja. Kroimy szczypioreczek. Wybrałem te, można powiedzieć, zielone części, cebulki. Po prostu odłożyłem na bok, ale oczywiście się przydadzą. Czy wy to widzicie? Tutaj sobie zgniotłem razem pietruszkę i koperek. Ja kupuję po prostu parami. Mam taki warzywniak i zawsze jak biorę pietruszkę, to też biorę koperek. Czerwona cebula, piękna, już nadkrojona. Siekam ją w drobną kosteczkę. Miałem bardzo poważną rozmowę z jednym, można powiedzieć, człowiekiem z pracy. Marcin, pozdrawiam cię, wiem, że jesteś wielkim fanem, ale też troszczysz się o mnie. Dlatego dzisiaj jemy sałatkę, big time. Tutaj mamy trochę ostrości, trochę piękna, trochę koloru, czyli mnie. Dziki chili, wild chili, ale to jest ostre chili na desce położone, siekane przez wielkiego mistrza. Tutaj jest rozmaryn, ale chyba wypadałoby go skubać z tej łodyżki, chociażbym to zeżał. I rozmarynek. Dziki chili, skromny youtuber, czy mnie widać, czy mnie widać? Twarz bez zmarszczek, bo obtłuszczona, piękna, kolagenowa. Big time, jestem również wielkim influencerem. Big time. Alicja skromnie zapytała mnie, Bartek, a co to jest influencer? Ja odpowiadam, influencer to jest ktoś, kto ma wpływ. W garze mam fasolę i brokuły, one wchodzą do super michy, Bolesławiec rządzi. Stary influencer się zbliża, mamy tutaj te wszystkie dobroci, które pokroiłem i wlatują do michy. Ale mam apetyt na sałatkę. Tu mam giga fajnych boskich takich pomidorków koktajlowych albo cherry tomato. One są naprawdę soczyste, trzymają jakość jakiś czas, mam nadzieję, że są alright. Stary macior, influencer, wrzuca pomidorki. Są fajne. Idzie influencer. Uwaga, kapary. Specjalnie Alicja mi kupiła dzisiaj. Będziemy robić taki dressing, czyli tak, cytrynka. Szybko wycisnę. Na rynku w Manhattanie, Bolesławiec, dostałem wspaniałą musztardę wieluńską. Tam mogę porządzić. W tej chwili jest to jedyne miejsce, gdzie mogę porządzić. Chodzi musztarda, cudowny smak. Ala pracuje za kamerą, naprawdę. Gdyby nie ona, to ten dziki chili dzisiaj by inaczej wyglądał. Spać, miód spadziowy, najwyższa światowa półka. Tylko dla was, od dzikiego influencera, spasionego maciora. Wchodzi trochę cytryny, jeszcze trochę. Filmuję oliwę, a zobaczymy, czy ona jest dobra. Czy ta oliwa jest dobra? Mam nadzieję, że jest dobra. No, taką kupiłem, taką wlewamy. Extra virgin wchodzi. Będziemy mieszać, później zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Z młynka leci sól. Wspaniała sól, tak zwane płatki miłości. Trochę pieprzu. Mieszam.
O, od razu widzę, że jest trochę za gęsty, czyli będziemy się dalej bawić. Ten miód jest tak strasznie skoncentrowany, on zasycha niczym cement, trzeba go rozprowadzić, trzeba nad nim popracować, ale oczywiście z wielką miłością. Odrobinę oliwy jeszcze. Alicja nauczyła mnie fajnego triku. Pytam, a jak to się robi? Ala mówi, pierw polej dressingiem. Polewamy dressingiem. Nie za dużo. Jeszcze łyżeczka. Dobra, jest polane. Albo jeszcze. I lekko to trzeba przemieszać. Słucham się, jestem posłuszny. Lecimy z tematem na poważnie. Na koniec wchodzą jajka. Miały być na twardo. Myślę, że są na twardo, trochę takie bardziej miękkawe. Ostatnie dotknięcie i wchodzi, a to była sól. Na naszą boską sałatkę. Pieprz. Patrzę na tą boską sałatkę. Pytam Alicji, czy mogę spróbować? Alicja, no to po co masz próbować? Ładnie wygląda, tylko ją popsujesz. Pięknie wygląda, Alicja, popatrz, jaka piękna. Wy sobie spróbujcie w chacie, ja pewnie spróbuję use of the camera. Od starego influencera specjalnie dla was, bawimy się na poważnie, wiosna się zaczyna. Minus 25, ale już niedługo bawimy się ostro. O, dobra. Okej, dobra. Żarty się skończyły. Boskie żarcie będę dostarczał. Dziki the man.